One to Tribe zajmuje się innowacyjnym podejściem do nagradzania i sterowania zachowaniami pracowników. Czyli wyobraźmy sobie dużą firmę i w tej dużej firmie na przykład chcemy, żeby wszyscy sprzedawcy przy kasach, duży sklep, duża sieć handlowa, wszyscy sprzedawcy przy kasach dosprzedawali produkty. Nie wiem, ktoś podchodzi do kasy, kupuje telefon, powinien mu sprzedawca zaproponować ubezpieczenie telefonu. No takiego sprzedawcę trzeba przeszkolić, trzeba mu powiedzieć, co ma mówić, ale trzeba go także nagrodzić w momencie, kiedy on wykona taką sprzedaż. Nasz system w inteligentny sposób, stosując zaawansowane algorytmy, dobiera odpowiedni poziom nagrody, dobiera odpowiedni komunikat do odpowiedniego profilu osoby, czyli na przykład nowy sprzedawca dostanie proste zadanie, sprzedawca z dużym doświadczeniem dostanie zaawansowane. I to się mapuje na wszystkie branże, dlatego że obsługujemy nie tylko sprzedawców, obsługujemy logistykę, obsługujemy firmy produkcyjne, obsługujemy firmy farmaceutyczne. No jakby tu w każdym miejscu, gdzie wymagana jest taka zmiana zachowań, czyli wejście jakiejś nowej procedury, nowej promocji, do tego stosujemy nasz system. Spółką giełdową jesteśmy od 7 kwietnia poprzez połączenie z JWS-a, obecnie One to Tribe S.A. Giełda jest dla nas takim mechanizmem, w którym chcielibyśmy szukać finansowania na dalszy rozwój. Na dzień dzisiejszy to wejście na giełdę jest takim wejściem technicznym, natomiast to co nas interesuje, to są dwie rzeczy, bardzo mocno interesują nas dwie rzeczy. Pierwsze to jest ekspansja międzynarodowa. My w chwili obecnej jesteśmy już na rynkach w 7 krajach, oprócz Polski jesteśmy w 6 krajach arabskich. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o rozwój samej spółki, no to w chwili obecnej postanowiliśmy wejść na giełdę, dlatego że szukaliśmy mechanizmu, który w elastyczny sposób umożliwi nam pozyskanie kapitału, bo widzimy, co się dzieje na rynku pracy. Na tym rynku, gdzie my istniejemy, gdzie my pracujemy, dzieją się niesamowite rzeczy. No, była pandemia, mnóstwo ludzi przeszło na pracę zdalną, mnóstwo pracowników jest zdemotywowanych, są duże problemy z komunikacją z pracownikami i to jest to miejsce, gdzie ta nasza platforma, to nasze rozwiązanie po prostu bardzo dobrze pasuje. I to jest ten moment, znaczy po prostu giełda dla nas jest tym miejscem, w którym możemy szybko z pomocą inwestorów opanować ten rynek, który dzisiaj jest tym rynkiem, na którym po prostu widzimy naszą przyszłość. My z naszą technologią odpowiadamy na kilka kluczowych trendów. Jeden trend to jest taki trend instant gratification. W chwili obecnej mamy pokolenie Z, pracownicy nie chcą być wynagradzani premią za pół roku albo premią roczną, oni chcą dostać te pieniądze, tak, lajki na Facebooka, tak, zrobiłem coś, chcę być doceniony natychmiast. Więc tutaj to natychmiastowe docenianie, to takie docenianie finansowe, no jest mega kluczowa. Drugi trend to jest taki trend, który po angielsku nazywa się Intelligence Amplification. Jak mamy sztuczną inteligencję, z której też korzystamy, czyli AI, no to Intelligence Amplification to jest IA. To oznacza, że technologia ma nie tyle zastępować pracownika, zastępować osobę, co wspierać ją w działaniu. Ten nasz system, który podpowiada, co zrobić, żeby zrealizować zadanie, żeby dostać większe wynagrodzenie, który steruje pracownikiem troszeczkę za pomocą tego wynagrodzenia, czyli mówi mu, jak zrealizujesz ten cel, dostaniesz po prostu dodatkową nagrodę, a jednocześnie go coachuje, czyli podpowiada mu, co ma zrobić. To jest doskonały przykład tego trendu. I trzeci element, to jest element właśnie sztucznej inteligencji, data science, machine learningu. Duże firmy w chwili obecnej starają się podejmować tak zwane poinformowane decyzje, takie informed decisions, czyli decyzje na bazie danych, na bazie informacji. Nasz system zbiera terabajty danych dotyczących zachowań ludzkich. Mamy najwięksi nasi klienci, mają po 20-30 tysięcy pracowników. Także dzięki temu na przykład szef sprzedaży czy szef HR może powiedzieć, ok, to my danej grupie damy taki cel pracowników, danej taki, bo ci radzą sobie lepiej z tym, ci radzą sobie lepiej z tym. Nie ma tutaj modelu typu ocena 360 po roku. My tą ocenę 360 mamy w czasie rzeczywistym każdego dnia. One to Tribe sprzedaje oprogramowanie jakby w dwóch modelach. One są komplementarne, w sensie to są dwie linie biznesowe. Jeden model to jest software as a service, czyli po prostu oprogramowanie prosto z chmury. Bazujemy na chmurze Microsoftu, na Microsoft Azure. Microsoft jest naszym partnerem. Drugi model to jest taki model fintechowy, to znaczy my bierzemy pewien procent od nagród, które wydajemy.
Zazwyczaj te modele działają w jakiejś równowadze, to znaczy klienci korzystają z obydwu linii biznesowych, czyli zamawiają software as a service i zamawiają ten model fintechowy. No w chwili obecnej naszym największym milestone'em jest 1 czerwca, bo już ogłosiliśmy nową wersję naszej platformy. Ona będzie miała premierę 1 czerwca, wczoraj pojawiło się ogłoszenie na giełdzie i to jest platforma, która z naszego punktu widzenia no takim najbardziej ekscytującym elementem jest to, że rozszerzyliśmy jej funkcje takie kontekstowe, czyli na przykład pracownik podchodzący do maszyny do wypiekania chleba albo do wózka widłowego może dostawać informacje, co z tą maszyną zrobić jakby w czasie rzeczywistym, tak? Czyli jestem nowym pracownikiem, podchodzę do sprzętu, którego nigdy nie używałem, do kasy fiskalnej i system mi podpowiada, słuchaj, żeby zacząć, zrób to, to i to, tak? Czyli jakby stawiamy bardziej na wiedzę, na budowę świadomości niż nawet na samo wynagradzanie. Oczywiście wiążemy to z wynagradzaniem. To jest jakby ten element jest mocno rozbudowany w platformie. Drugim elementem jest takim technologicznym jest to, że został przebudowany cały interfejs użytkownika i to jest efekt 2 lat badań na temat tego, jak ludzie reagują w pracy na różne zdarzenia i tak dalej. To jest pierwszy element. Drugi taki istotny milestone dla nas to jest finalizacja jakby wejścia na giełdę, my czekamy na chwili obecnej na zarejestrowanie emisji, natomiast przyszłość dla nas to jest przede wszystkim ekspansja międzynarodowa. W chwili obecnej, już w zeszłym roku wyszliśmy na rynki międzynarodowe, w chwili obecnej rozmawiamy z kolejnymi klientami, partnerami i tak dalej, to wyjście jest dla nas taką miarą dojrzałości firmy, dlatego że rzeczy, które dobrze się bronią na lokalnym rynku, wcale nie tak dobrze muszą działać na rynku międzynarodowym. My jako firma mamy dobre doświadczenia z ekspansją, bo my 20 lat temu, One Two Time spółka Zonie S.A. powstała jako firma robiąca gry i my byliśmy na rynku międzynarodowym, byliśmy na prawie 26 rynkach z naszymi produktami growymi, więc z jednej strony trochę wiemy, jak to się robi, ale z drugiej strony mamy też dużą pokorę do tego, że wcale rynek, w Stanach Zjednoczonych wcale nie musi zaakceptować tego, co działa dobrze na rynku w Polsce. Więc to jest dla nas ten market fit, jest dla nas strasznie krytycznym momentem teraz. Czyli takim poziom milestone'y to jest nowa wersja produktu, żebyśmy mieli z czym iść na bazie doświadczeń też międzynarodowych. Finalizacja tego wejścia na giełdę przez emisję, jesteśmy już na giełdzie, ale przez emisję, to są czysto formalne rzeczy, ale potem zaraz praca nad tym, żeby One Two Time S.A. było marką międzynarodową po prostu.